Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Akademii Mistrzów, tu w kanale sportowym. Rozmowy prowadzę z wybitnymi polskimi sportowcami. Nie inaczej będzie i dzisiaj. Słuchajcie, mam pytanie do Was, bo dzisiaj będzie dużo o jeździe samochodem wyjątkowym samochodzie. Znów wracamy do motosportów. W poprzednim odcinku mieliśmy tutaj Bartka z Marzlika, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, który. Całkiem niedawno e, zdał egzamin na prawo jazdy. Nie wiem, czy wy pamiętacie, jak to w waszym przypadku wyglądało. Ja, kiedy e, zrobiłem prawo jazdy, e, szybko poszedłem do rodziców, poprosiłem, żeby mi pożyczyli swój samochód, po czym pojechałem do kolegów, żeby pojeździć sobie wspólnie trochę po mieście. E, a następnie pojechałem po, do koleżanki i pojechaliśmy do kina. E, mój dzisiejszy gość, nasz dzisiejszy gość e, postąpił nieco inaczej. On tuż po e, zdaniu egzaminu na prawo jazdy, e, raptem miesiąc później, pojechał na rajd Dakar i kurde, wygrał go. To jest coś niesamowitego. Moim i waszym gościem jest Eryk Goczo. Cześć Eryk, serwis. Dzień dobry, cześć. I gratulacje. Bardzo, Bardzo dziękuję. Sukces. dziękuję. Słuchaj, mając na swoim koncie taki sukces e, Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to puf, może odłożyć już kask na kołek i zakończyć karierę. Myślę, że, że jest to ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić, i myślę ostatnia, którą zrobię. Na pewno nie poddajemy się, myślę, że, że wszyscy mówią, że to już jest wielkie osiągnięcie. Takie w niektórych sytuacjach już kończące karierę, ale myślę, że jest to dobry, naprawdę czuję, że dobry początek czegoś dużo większego niż to. Jeszcze nie wiem czego, ale będę się starał, żeby to sprecyzować. No, dzisiaj będę z Tobą rozmawiał o tych przyszłych planach, ale dopiero na. Końcu... Natomiast najpierw chcemy się dowiedzieć, jak ty to zrobiłeś. Dakar był w twoim domu od, można powiedzieć, zawsze. Z tego, co słyszałem, to nawet twój dziadek już mówił o Dakarze. Twój tata i, i wujek startowali w Dakarze. Zabrali cię tam też jeszcze w poprzednich latach, prawda? Zanim sam siadłeś za kierownicę. You, but... Twoja mama tym żyje, twoja siostra tym żyje. Załapałeś się, można powiedzieć, do jadącego pociągu. Ale jedno mnie bardzo interesuje. Ile wsparcia, to wiemy, że masz bardzo dużo od rodziców, ale co najcenniejszego dostajesz od swojej rodziny? Myślę, że najcenniejsze rzeczy to jest oczywiście, jak pan powiedział, to wsparcie, ale myślę, że. I w formie szansy, że mogę to zrobić, jako iż jeździmy już na dużym poziomie, jeśli chodzi o samochody, mógłbym, mogłem od razu wskoczyć do takiego dobrego poziomu samochodów, ale jest to też takie wsparcie e, rodzinne. My tym żyjemy razem, jesteśmy na tych rajdach razem. To nie jest tak, że to jest coś, co jest osobno, co odłącza nas od rodziny, co jest troszeczkę czasami sporami, to jest inaczej. My na tych rajdach tak naprawdę stajemy się jeszcze bliższą rodziną i jeszcze bardziej możemy razem dążyć do celu. Czyli rozumiem, że masz po pierwsze zrozumienie rodziny, wsparcie, tak. ale czy także oni ci pomagają, że tak powiem, we wszystkich sprawach dookoła, żebyś mógł się skupić. No w tym przypadku chyba też bardzo ważna jest nauka, ale właśnie na sporcie? Tak, dokładnie. No, jak pan powiedział, nauka jest bardzo ważna. Teraz wróciliśmy z tego pierwszego Dakaru. Ja się śmieję, że zaczynam już drugi Dakar do matury. Tych odcinków jest jednak sporo do też przygotowania się. Ale tak, jest to też to takie wsparcie, jak pan powiedział, zrozumienie to, że mama zawsze powtarzała, że woli być z nami, bo wie, że i tak będziemy to robić, a z nią będzie to bezpieczniej, bo, bo faktycznie pomoże. Ale to są te takie bardzo ważne rzeczy na rajdach, czyli też to przygotowanie jednak przez te 14 dni, też bardzo bardzo dużo nam pomaga cała załoga żeby wszystko ogarnąć bo tego czasu jest mało jak wracamy z odcinka. Mm -hmm. Słuchaj, na chwilę musimy się zatrzymać. Ja bardzo doceniam twoją uprzejmość i dobre wychowanie, ale przejdźmy na ty. Dobrze? Dobrze. ja jestem kolegą, kolegą twoim sportowcem, nieco starszym. 30 lat różnicy między nami, ale wywodzimy się z tego samego świata i tak traktujemy. Zrozumiałem. Tak? Wielu sportowców ma problem z, że tak powiem, ze spełnianiem oczekiwań swoich rodziców. Wiesz co mam na myśli. Tak. Czasami nawet nie chcą robić tego, co robią, no ale czy to właśnie rodzice, czy to dziadek, czy tata z wujkiem tak robią. Po tobie nie widzę tego, ale czy możesz mi powiedzieć, czy tak w pewnym momencie nie było, że nie miałeś wyjścia? Myślę, że nie i za to jestem wdzięczny. Nigdy nie było tak, że nie miałem wyjścia inaczej. Myślę, że teraz już troszeczkę coraz bardziej to rozumiem, że mój tata to bardzo mądrze zrobił, bo zawsze jak zaczynaliśmy tą karierę na kładach, na samoch w samochodach, Zawsze ta chęć musiała wyjść z mojej strony, jak jeździliśmy na gdzieś, chcieliśmy się przejać na zawsze to było kilka dni proszenia się. Dopiero wtedy, jak tata znalazł chwilę czasu albo faktycznie była gdzieś możliwość, pojaliśmy tam razem i to zawsze było tak, że, że jednak ja to naprawdę kochałem. Nigdy nie miałem sytuacji, że, że nie chcę tego robić, bo to była taka rzecz, którą jeden, robimy rodzinnie, co jest według mnie naprawdę piękne, jak jadę i z moim tatą i z moim wujkiem, ale to jest taka rzecz, którą naprawdę od dziecka Próbowałem na nią pracować, starać się i, i cieszę się, że robimy to razem. No okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że jedynym blokerem, który stał na Twojej drodze, to był twój wiek, bo z tego co wiem, jesteś urodzony 6 listopada z Poznaku Skorpiona. Jesteś, Dokładnie tak, tak. I podobnie jak moja córka, i teraz patrząc na to, że niedawno, w zeszłym roku, w listopadzie skończyłeś 18 lat, i to dało Ci możliwość zrobienia prawa jazdy. Rozumiem, że bez prawa jazdy nie można wystartować w takim wyścigu jak Dakar, tak? Dokładnie, niestety nie. Jako kierowca nie można bez prawa jazdy wystartować. Przyznam się, że te poprzednie 3 lata najbardziej intensywnie próbowałem się na ten Dakar dostać, bo już mieliśmy rozmowy faktycznie z organizatorami, jak to zrobić, czy może za zerówkę, naprawdę. Prawde tych starań było bardzo dużo. Było też sposoby z prawo jazdem, czy nie ma możliwości zdania w innym kraju. Niestety te wszystkie sposoby się nie udały, ale to myślę też się cieszę, bo, bo byłem bardziej przygotowany na ten swój pierwszy start i wystartowałem dopiero jak, jak zdałem prawo jazdy i licencję rajdową. Czy nie mogłeś się doczekać? Naprawdę te, o, na, te ostatnie trzy lata nie mogłem się doczekać, ale naprawdę dużo dałem z siebie, żeby zrobić to wcześniej. Niestety, może stety nawet nie, nie, nie dało się tego wcześniej. No, tak było trochę na styk widziałem czasowo. A co by było, gdybyś oblał? Egzamin, ten pierwszy, bo wiem, że można poprawki robić. No, powiem ci, że też tak myślałem, jak szłem na ten egzamin. Dobra, spokojnie, jak coś drugi termin zdążymy. Tylko problem był z tym, że weszłem na e, egzamin na prawo jazdy, weszłem do tej sali poczekania. Mówię ok, by to było pod koniec października i słyszę terminy poprawek. 12 grudnia, 11 grudnia. Mówię, mm, mam jedną szansę i tylko tyle. No właśnie. Chciałbym, żebyś wytłumaczył nam, na czym polegają y, klasy, klasyfikacje, różne rodzaje aut, no nie tylko auto, przecież i kłady jeżdżą, i motory. Ty jeździsz w klasie T4, prawda? Są to samochody SSV. Dokładnie. Widziałem na zdjęciach, bardzo fajne, y, szybkie, <grym> lekkie. Tak. Powiedz, jak to wygląda w Dakarze y, i którą ścieżką można pójść dalej? Myślę, że ścieżką, którą idzie się dalej, to jest na pewno po tych klasach T3 i potem T1. Wytłumaczę to tak, że T1 i T2 są jakby dwie klasy samochodów. Samochody normalne, bardzo mm -hmm. podobne do normalnych i samochody lekkie, czyli zbudowane na bazie pojazdów klatkowych, czyli to są samochody otwarte, jakby klasa jednej tony i dwóch ton. Mm -hmm. Można porównać, myślę, że, że do klasy wagowych w boksie. Tak samo klasy T1, to jest klasa samochodów... Mocno przerobionych mm -hmm. te dwa to są bardziej samochody fabryczne, te trzy to są samochody lekkie, mocno przerobione. T4 to są samochody lekkie, bardziej fabryczne. My jesteśmy w tej klasie T4, a naprawdę planujemy, żeby iść właśnie do przodu po tych szczeblach T3 i potem T1. Czy to są samochody, te, na których jeździcie, zbudowane w Polsce czy za granicą? Nie, one są zbudowane przez firmę w Portugalii mhm. i one są jakby wypożyczane na rajd na Dakarze. Mamy też swoje do treningu w Polsce, ale to są dokładnie te same samochody, tylko na Dakar muszą być one nowe. Okej, okay, w ten sposób. No i jaką ścieżką dalej możesz pójść? W czym chciałbyś, skoro nie kończysz kariery, tak o, nie. obiecałeś tam <noise> wszystkim na samym początku, to którą drogą teraz możesz pójść i chciałbyś pójść? Myślę, że jeśli mówimy pod kątem Dakaru, mm -hmm. moim planem na dzień dzisiejszy, i tak naprawdę marzeniem jest iść krok po kroku do tej ścieżki T1. Mm -hmm. T1 to już jest ten najwyższy szczebel, czyli dajmy na to trzeci szczebel tej, tej ścieżki jest T4, T3, T2, to są samochody, nie aż tak popularne na Dakarze. Więc prosto idzie się do samochodów T1 i to są już te samochody z teamów fabrycznych, kierowcy jak Sebastian Leb. To już są naprawdę ta najwyższa półka i naprawdę marzę, żeby tam jeździć. Sebastian zajął w tym roku drugie miejsce z tego, co widziałem na wynikach, tak? Dokładnie okay. tak, tam była mocna walka. I w tej samej klasyfikacji, w tych samych typie samochodów, w klasach ściga się też Hołek, prawda? Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest sam, ten sam typ samochodów. Tak. Z tego co wiem, on bardziej jeździ w Polsce, ale słyszałem jakieś pogłoski, może przyszły Dakar. No tak, tak. Widzieliśmy nawet zdjęcia, jak był w. No nie mogę powiedzieć tego w fabryce, ale właśnie w, tym, w tej firmie, która przygotowuje samochody. Więc, Dokładnie. No, tak. w, trzymamy kciuki, zawsze kibicowaliśmy. Super. A jak jest z budżetem na to, co ty teraz robisz i na przygotowania oraz start w Dakarze w klasie T4, a jak to się zwiększa, idąc w górę? Myślę, że zwiększa, mogę nawet powiedzieć, że się mnoży w tych klasach wyższych. Hmm. Dlatego ten krok po kroku jest też ważny, bo tam bardzo dużo bazuje się na zespołach fabrycznych. To działa tak samo jak w, można powiedzieć w zespole drogowych Mistrzostw Świata. Czyli masz zespoły fabryczne, możesz być kierowcą fabrycznym i jeździć na tym hmm. najwyższym poziomie. Teraz w tych samochodach lekkich, w których my startujemy, są też samochody z teamów fabrycznych. Ja też byłem częścią tego teamu fabrycznego, byłem częścią projektu młodych kierowców Kanama, czyli samochodów, w których jeździmy. I na pewno Kanamy, szczególnie w tej klasie T4, to jest ten dobry początek. To są mhm. powiedzmy najtańsza opcja samochodów, którym można pojechać na Dakar, ale na pewno myślę, że wystarczająco, wystarczająco dużo przyjemności z jazdy daje. Czy Ty jesteś świadomy budżetu, pieniędzy, które to wszystko kosztuje? Czy mogę powiedzieć, że zapytam więcej: czy nawet nim zarządzasz, czy raczej zostawiasz to w rękach no, Twojej mamy, chyba przede wszystkim, i, i całego teamu? Myślę, że patrzymy to też, jako jeździmy z moim Tatą i z moim wujkiem, patrzymy zawsze na te wydatki razem, ale, ale jednak to jest troszeczkę, trzeba być w tym rozeznany i staram się też jakoś sam z siebie być świadomy tego. Mm -hmm. Czy to wymaga od Ciebie także zaangażowania w pozyskiwanie dodatkowych finansów, nie wiem, sponsorów? No, wiemy bardzo dobrze, jak sport motorowy, ja widzę też po żeglarstwie swoim, a jazda na konno to w ogóle już, można powiedzieć, miliony. Czy to także będzie wymagało od Ciebie jakiegoś zaangażowania? Dokładnie, no oczywiście zawsze to wymaga zaangażowania, bardzo dobrze jest reprezentować dobrych sponsorów, którzy wspomagają Cię, szczególnie jako młodych kierowców, naprawdę myślę, że to jest dobry pomysł jeśli chodzi pod kątem marketingowym, ale motorsport też jest na tyle powiedzmy specyficznym sportem, że trzeba troszeczkę swojego wkładu tam dać, nad tym też pracuję, założyłem swoją firmę budowlaną, więc mhm. krok po kroku też jest to życie poza Dakarowe, w które ja też się wkładam. Wspomniałeś o firmie budowlanej. Ja też gdzieś to słyszałem w jednym z Twoich wy, wywiadów. Na czym to polega? Skąd taki krok? No bo rozumiem, że sport, wiemy bardzo dobrze jak wymaga dużo skupienia i koncentracji, szkoła. Znajdujesz jeszcze przestrzeń na to, żeby być przedsiębiorczy? przedsiębiorcą? Oczywiście. Myślę, że to jest taka rzecz, którą naprawdę staram się wdrażać w przyszłość. Lubię być bardzo przygotowany. Jest to ciekawe, jak to łączy się razem. Myślę, że czasami trzeba użyć troszeczkę kompromisów, spriorytetyzować niektóre rzeczy, które trzeba zrobić, ale do tej pory udaje mi się dobrze połączyć to, to przygotowania ze sportem, z tą szkołą też. Czasami te wyjazdy, nadrabiania, to się troszeczkę komplikuje, ale jednak lubię mieć tak dobrze poukładane. Grafik. I czuję, że jesteś dobrze, dobrze zorganizowany? Tak, czuję na, na ten moment, szczególnie przed Dakarem, co pokazało, bo już musiałem się dobrze zorganizować, żeby jednak przygotować się wystarczająco do Dakaru. Nadal to zostało, że już jestem dobrze zorganizowany. Czasami, oczywiście, jak, jak zawsze można powiedzieć, nie w bawełnę, że, że czasami są też momenty, w których jest ciężej, ale trzeba sobie. Poradzić. Ale nawet na błędach się uczymy. I to Dokładnie. trzeba podkreślić tutaj w sporcie, chyba jak mało kto, wiemy bardzo dobrze, że Nasz niepowodzenia przegrana także wzmacnia. Prawda? Oczywiście, ja myślę, że to szczególnie pod kątem Dakaru bardzo jest ważne, bo jest powiedzenie słynnych kierowców na Dakarze, że żeby wygrać wygra Dakar ten, który popełni najmniejszą ilość tych błędów, to bo tych błędów zawsze się popełnia. To samo jest w moim sporcie, bez zgłoszeń. No. Słuchaj, bardzo jestem ciekawy wyboru, jaki padł na Twojego pilota. Jest nim Hiszpan, e, Oriol Mena, prawda? Tak. I powiedz, jak wyglądał proces doboru e, Twojego pilota? Myślę, że nie był on też tak skomplikowany i nie, nie wygląda to też aż tak źle, żeby znaleźć pilota. Ja przez to, że kilka lat wcześniej już byłem na tym Dakarze, miałem pod kątem w głowie cały czas to też, żeby, to jest częścią przygotowania, żeby znaleźć dobrego pilota, dobrze się z nim połączyć. Z Oriolem spotkaliśmy się myślę, że z dwa lata wcześniej, jak on jeździł z innym kierowcą. Też troszeczkę, już troszeczkę wdrażaliśmy ten plan, żebym ja jeździł i też budowaliśmy relacji razem ze sobą po prostu mi się taką przyjacielską potem kiedy przyszedł czas pierwszych testów. I było po prostu pod formą kontaktu spotkaliśmy się, przejaliśmy się i, i myślę, że to na pewno był dobry wybór. Ale poczekaj, mówisz przyjacielską, w sporcie bardzo mało jest miejsca pomiędzy rywalami na przyjaźń, o której ty wspominasz. No, bardzo często są to, wręcz jest to rywalizacja i to taka zażarta. Znam takie sporty, gdzie rywale ze sobą nawet nie rozmawiają, nie powiedzą sobie, cześć. Co w ogóle jest, moim zdaniem, Abstrakcją jakąś, nie tak powinno to wyglądać. A ty mówisz, że już wcześniej nawiązywałeś kontakt. Czy on był jedynym takim, z którym tak, że tak powiem, sympatyzowałeś, czy szukasz takich relacji wśród wielu swoich, nawet dzisiejszych konkurentów? Myślę, że szukam tych relacji. To jest też coś, jak trzeba popatrzeć, troszeczkę jest inaczej, myślę, w Dakarze niż w sportach, bo jest to jednak 14 dni z twojego życia. I dlatego my też żyjemy rodzinnie na tych rajdach, dlatego nam też jest łatwiej, dlatego też staramy się jak najbardziej te przyjaźnie zawierać na tym, na tym obozie bo to jest 14 dni i tam nie da się, można powiedzieć, przez 14 dni wychodzić z samochodu, zamykać w kamperze. Naprawdę dużo łatwiej jest, jak nie bijesz się z tym rajdem, tylko czerpiesz mm -hmm. z niego przyjemność. Mm -hmm. Faktycznie śmiejesz się po powrocie z odcinka, porozmawiasz. Nie jest tak zawzięcie, że z innymi kierowcami nie rozmawiamy. Ten my się śmiejemy pod koniec odcinka. Ha, ja cię wyprzedziłem tu, ty mnie tu. Faktycznie poprawmy to razem. Mm -hmm. Myślę, że to jest piękne w motorsporcie. Wróćmy no okay. jeszcze na chwilę do twojego... Pilota. To co mnie ciekawi, to jest to, żeby, że w, w, przy różnicy wieku, która jest między wami, także doświadczenia, nie stracić, na najpierw zbudować szacunku wzajemnego do siebie. Czy wam się to udało? Oczywiście myślę, że dlatego tak nam dobrze poszło na tym Dakarze, bo ten szacunek wzajemny był. Mhm. Też nie patrzymy aż tak pod kątem tego wieku, już to ustaliliśmy, że możemy być ze sobą otwarci, bo to jest bardzo ważne, jak spędzasz z kimś tyle czasu. Ja myślę, że Oriol też z charakteru jest troszeczkę młodszy. Ja też może staram się być troszeczkę starszy, rozsądniejszy za tą kierownicą, więc można powiedzieć, że tymi wiekami próbujemy się jakoś spotkać. I myślę, że to bardzo dobrze nam poszło na tym Dakarze, bo też to była naprawdę dobra frajda z nim jechać i po prostu śmiać się po drodze, że to jest naprawdę przyjemne. Fantastycznie, że mogliście zbudować takie relacje i taką atmosferę. Twój pilot zapytany o ciebie powiedział. Eryk ma imponującą postawę, jest zdolny do wszystkiego, a przede wszystkim jest bardzo dobry w zastanawianiu się, dlaczego coś się dzieje. Dodał też, że lubisz rywalizację, jesteś pełen entuzjazmu, co widać po tobie mm -hmm. i masz bardzo zimną i wyrachowaną wyra 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 mentalność. Dużo tego wszystkiego. Powiedz, jak ty na siebie patrzysz, jakby mm -hmm. wykorzystując swoją samoświadomość, co jest twoją główną supermocą? Myślę, że... Nie potraktuję to jako super supermocy, bo to jest coś, co też było w trakcie przygotowań do Dakaru dla mnie bardzo ważne. Mówimy zawsze z tatą, powtarzamy, że Dakar to jest 80% głowa. Tam możesz być bardzo dobrym kierowcą, możesz mieć bardzo dobry samochód, ale jak nie wytrzymasz tego ciśnienia, to po prostu po kilku dniach cię zmiażdży. Ja też starałem się na to przygotować, analizować sytuację z moich poprzednich startów, żeby to ciśnienie wytrzymywać. Ja też y, poukładałem sobie, można powiedzieć, w rajdzie, przed rajdem w głowie i nie miałem aż tak, y, chciałem siebie podejść jakby od drugiej strony, żeby od razu nie walczyć, tylko zrobić to mądrze. Pierwsze zostawić samochód, troszeczkę ochłonąć, z chłodną głową zobaczyć, co inni kierowcy robią i chciałem też po prostu nie przepalać. Dakar jest bardzo ważny, żeby nie, nie zestresować się momentami i nie próbować atakować. To jest rajd, który ma 14 dni, a możesz go skończyć na jednym kilometrze. Więc to też myślę, że bardzo chciałem poukładać przed, przed startem na Dakarze, żeby to spokojnie jechać, cieszyć się z momentu i, i dowieść jak najlepszy wynik. Bo o to chodzi. Tak, ja mógłbym słuchać tego dużo dłużej. Nawet nie chciałem ci przerywać i możesz kontynuować, bo to, co tak mówisz, to jest ma niesamowitą wartość. Ty mówisz, jakbyś miał nie jeden, a dziesięć takarów za sobą. I powiem ci, że to jest zastanawiające, bo znam sportowców wybitnych, także w bardzo młodym wieku, którzy już. Można powiedzieć taką samą świadomość mają, ale przede wszystkim skąd takie doświadczenie? Czy myślisz, że to, że cały czas byłeś wśród osób, które cały czas o tym mówiły, mogłeś ich obserwować, podglądać, to to weszło ci w krew? Czy nie wiem, urodziłeś się z tym? Myślę, że na pewno można powiedzieć, że cieszę się, że urobiłem, urodziłem się z benzyną, zamiast krwi w żyłach, byłem w takiej motorsportowej w rodzinie. Ale śmialiśmy się nawet na Dakarze razem z tatą i z moim wujkiem, że niby jadę w debiucie. Ale ja mam już naprawdę teoretycznie dużo lat doświadczenia, bo to doświadczenie przekazał mi mój wujek i mój tata. Myślę, że. Razem i tyle ile oni mieli doświadczenia wcześniej te Dakary to ja wszystko próbowałem naprawdę przeanalizować i wchłonąć z nimi też wszystkie treningi kiedy nie miałem jeszcze, nie mogłem jeszcze startować ja i tak jeździłem czyli ja naprawdę przygotowałem się do trzech Dakarów a wystartowałem tylko w jednym. Więc myślę, że naprawdę dużo czasu miałem na to, żeby to pokładać, ale przez całe życie też powtarzałem sobie, jak nie mogłem zrobić pewnych rzeczy, dakar będzie cięższy, dakar będzie trudniejszy. Znalazłem coś taką rzecz, która naprawdę mnie pchała przez to życie i, i naprawdę miałem wielki cel. Mm -hmm. No masz dużo szczęścia, że w rodzinie, wśród najbliższych masz takie osoby, które no, zjadły już na tym zęby i są w tym bardzo doświadczone. Ale zastanówmy się, bo wiele osób nie ma, wielu sportowców nie ma e, takiego komfortu. E, co byś mógł zrobić, gdybyś właśnie nie miał w rodzinie e, takich osób, ale byliby w okolicy, na przykład w tym samym klubie, w mieście, nie wiem, w Polsce. E, wyobraźmy sobie taką sytuację i nie wiem, jakbyś mógł powiedzieć, co w takim momencie można by było zrobić. Oczywiście tak, cieszę się, że, że jestem też troszeczkę z, z, z takiej pozycji, startuję. Myślę, że z tego co ja bym mógł zaproponować albo, albo próbować wtedy zrobić, to chociaż zawsze próbować gdzieś do tego motorsportu zaglądnąć. Czy to jest przez telewizję, czy to jest przez mm, jakieś artykuły w internecie. Ja zawsze szukam i próbuję z różnych dziedzin motorsportu wyciągnąć te rzeczy, które ci, ci kierowcy robią i co ja mogę użyć do siebie. Też bardzo ważną rzeczą, o którą się nie mówi, to jest jednak ta budżetowa strona motorsportu. To jest jednak szukanie tych sponsorów, to jest jednak ci ludzie, którzy dają ci szansę i mogą ci pomóc. Ja też traktuję siebie jako. To jest trochę marketingowo, ale jako billboard, czym bardziej, czym większe zasięgi masz, czym bardziej angażujesz się, żeby podzielić się swoją historią, żeby podzielić się swoimi odczuciami na tym rajdzie, tym więcej osób może też te poczuć z tobą, zobaczyć, możesz zainspirować więcej osób, i też jesteś lepszym potencjałem dla, dla sponsorów, więc na pewno. Chociaż w jak największym procencie walczybym o te social media, o to rozrośniecie się, żeby, żeby móc pokazać swoją pasję. Tak, tutaj akurat tu mówisz o ekspozycji swojego wizerunku, przyciągnięcie zainteresowania, tym samym dodatkowych finansów. Natomiast ja mam na myśli co innego. Mam na myśli twoje doświadczenie, twoją wiedzę, o której właśnie przed chwilą mówiłeś, i. I tą możliwość pozyskiwania i w przyspieszonym tempie od najbliższego zespołu, od twoich, Twojego mm. taty i, i wujka. Przez jakiś czas byłeś, pracowałeś, można powiedzieć, jako mechanik, prawda? Byłeś tak. na Dakarze wcześniej, ale nie jechałeś, nie w roli kierowcy, a mechanika. Jak oceniasz dzisiaj z perspektywy czasu, ile dały ci tamte doświadczenia, tamten czas, który spędziłeś nie za kierownicą, ale można powiedzieć trochę od kuchni? Myślę, że bardzo dużo. Ja ze swojej strony twierdzę, że Dakaru jako w rajdu nie da się wygrać, jeśli nie jesteś przygotowany mechanicznie. Właśnie przez te błędy, które popełniamy, często odbija się to najbardziej na samochodzie, który trzeba założyć, że nie jest w stanie dojechać bez pomocy całego tego Dakaru. Dlatego ja też nie jestem pasjonacki w sporcie, ale ja myślę, że też bardzo kocham mechanikę. To jest coś, co tak naprawdę drugim moim domem jest mój garaż. I tyle razy, co, tyle godzin, co my przesiedzieliśmy razem z moim tatą w tym garażu przed Dakarem, to jest, to jest naprawdę, myślę, owocuje, bo my po prostu siedzimy w garażu. Rozkręcamy mawerika, wszystko ze stoperem robimy, czyli tak naprawdę wymianę kół, wszystko to robimy ze stoperem. Troszeczkę też się w tych rzeczach ścigamy, ale to jest też co trzeba kochać. Ja naprawdę uwielbiam być w garażu i uwielbiam tą mechanikę, co też bardzo pokazało się na Dakarze, bo mieliśmy sytuacje, w których na przykład pogięliśmy drążki, nie mieliśmy bardzo dużej awarii mechanicznej, ale na pewno byliśmy też przygotowani, żeby szybko ją naprawić. Czyli... Wniosek z tego zdajki możemy wyciągnąć, żeby jeszcze bardziej poznać poszczególne podzespoły chociażby, czy inne elementy związane z tym sportem. Czasami warto odkleić się od kierownicy i trochę czasu spędzić nawet jako mechanik, prawda? Albo Dokładnie. zająć się logistyką, albo tak jak mówisz, sponsoringiem. Dokładnie. To ciekawe doświadczenie. Czy spodziewałeś się zwycięstwa już w swoim pierwszym starcie w Radzie Dakar? Myślę, że nie celowałem w nie. Na pewno przygotowywałem się, żeby walczyć w czołówce. Przygotu chciałem się przygotować do tego, żeby móc walczyć z najlepszymi. Tą chłodną głową podeszłem do tego aż tak, żeby nie napalać się na, na to pierwsze miejsce. Jednak trzeba do tak długiego rajdu podejść z szacunkiem. Ale na pewno w przygotowaniach chcieliśmy to pierwsze miejsce. Ja też podczas rajdu, to było trochę moją strategią, żeby poradzić sobie z głową. Próbowałem się przekonać, że jest to możliwe. Chociaż jaka ciężka sytuacja była, miałem troszeczkę taki, można powiedzieć, nie przekonywać się, że, że jest to możliwe. Wyobrażałem się sobie na tym pierwszym stopniu podium. Byłeś świadomy tego, że nikt tego wcześniej nie dokonał, prawda? Czy czasami pomaga Twoim zdaniem, będąc sportowcem? To powiedzenie, że no wszyscy wiedzą, że tego nie można zrobić, aż w końcu przychodzi ktoś, kto nie wie i to robi. Czy tobie towarzyszyła ta myśl, czy jednak tak byłeś świadomym tego wszystkiego, co się dzieje, całej historii, też siły i powagi swoich konkurentów, waszych konkurentów, że jednak będzie to duże wyzwanie? Wiedziałem, że będzie to bardzo dużym wyzwaniem. Myślę, że moim plusem było to też, o czym mówiłem wcześniej, że ja nie, nie, nie znałem swojego tempa przed tym rajdem, naprawdę dużo tych treningów, bardzo dużo kilometrów zrobiłem z moim wujkiem, moim tatą którzy byli na bardzo wysokim poziomie jeśli chodzi o tempo, ale ja nigdy w życiu tak naprawdę Dakar to był mój drugi rajd, w którym wystartowałem więc nie miałem pojęcia czy, czy to jest już to tempo czy ja coś muszę zmieniać w swoim stylu jazdy okazało się, było bardzo miłą niespodzianką to, że ja już byłem na to przygotowany, żeby walczyć w czołówce i myślę, że te właśnie godziny Godziny, godziny tego próbowania, analizy, gdzie, co znaleźć, gdzie te sekundy znaleźć, się opłaciło. Okej. Okay. Jak to jest możliwe w ogóle, żeby przed zdaniem egzaminu na prawo jazdy móc trenować i jeździć? No, mówiłeś, że wcześniej nie mogłeś startować w rajdach, no, ale to nie był twój pierwszy raz, kiedy siadłeś na, za kierownicą. Na czym to polega? Jak można to w ogóle zrobić? Dokładnie. Ja spróbowałem y, znaleźć na to y, miejsce, znalazłem, bo była opcja, żebym wystartował w cyklu mistrzów, mistrzostw polskich rajdów offroadowych jako zerówka. Czyli jest to sam nie mogłem jeszcze się ścigać, nie mogłem startować, bo nie miałem na to uprawnień czyli licencji rajdowej. Ale przekonaliśmy organizatora, żeby móc puścić mnie jako auto zero. Bo rajdy Mistrzostw Polski są po trasach zamkniętych. Czyli są wyłączone z ruchu drogowego i mogę ja się po nich poruszać. Dlatego kilka lat też jeździłem te rajdy, przejeżdżałem trasy, uczyłem się, próbowałem jakby symulować walkę już w tym rajdzie. Nie liczyłem się w ogóle w klasyfikacji, wiedziałem gdzie jestem, ale na dojazdówkach przesiadał się pilot i to on jeździł po drogach. Okej, okay, w ten sposób. No, to dużo tłumaczy. Powiedz, czy można trenować ten sport na symulatorze? Ja staram się troszeczkę to jest następnym krokiem, który staram się wdrożyć. Chciałem to zrobić przed Dakarem, nie zdążyłem aż tak. Trenuję na symulatorze. Ja bardziej trenuję pod kątem refleksu i połączeniu nóg z rękami na symulatorze. Są takie gry, po prostu zręcznościowe, można powiedzieć, na symulator. To bardzo dużo mi dało, jeśli chodzi o szybką komunikację głowy do nóg, głowy do rąk i, i synchronizację tego a to rozwinięcie symulatora chciałbym zastosować w następnych krokach na następny daka. Okej, okay. no to, to jest ciekawe. Znam mnóstwo sportów, szczególnie bardzo zaawansowanych technicznie, gdzie symulatory robią całą robotę. Oczywiście, tak, tak, I w motosporcie jest to bardzo popularne. W Akademii Mistrzów mamy społeczność. Wiele osób, które chce się rozwijać. Mamy wspólne forum, na którym dyskutujemy. I kiedy zapowiedziałem... Spotkanie z tobą to od razu pojawiły się pytania, propozycje pytań. Jednym z nich Paweł zadał: Na czym koncentruje się osoba w tak młodym wieku odnosząca sukcesy? Na czym ty się er, koncentrujesz? Na czym ja się koncentruję? Myślę, że na pewno koncentruję się na tym jak najlepszym przygotowaniu, profesjonalizmie, mm -hmm. ale też, żeby nigdy nie stracić z tego przyjemności. Bo ja powtarzam sobie, i ja to wiem, że to jest to, co kocham, i cały czas to sobie trzeba przypominać, że to jest dokładnie tu, gdzie chcesz być, bo i o to wtedy warto walczyć. Mhm. No dobrze, to jak nie stracić przyjemności? Masz jakąś receptę na to? Dokładnie. Myślę o tym, co mówiłem, że wiele, w wielu sportach też robi się ta rywalizacja robi się bardzo ciasno, tak niemiło. Ale ja próbuję tę atmosferę trzymać zawsze bardzo miło. Tak samo z pilotem. My, jak startujemy na odcinku, jest bardzo profesjonalnie i to mamy ustalone. Ale w momencie, kiedy przejeżdżamy tablicę mety, jest można mm -hmm. powiedzieć pełny spokój, szczęście. Puszczamy muzykę na dojazdówce. I to jest coś, co, co naprawdę warto przeżyć i z czego trzeba czerpać szczęście z każdej sekundy. No, podkreślasz tutaj relacje międzyludzkie. I tutaj wiele razy nawet z Robertem Korzeniowskim, który siedział tutaj na tym miejscu w jednym z odcinków Akademii Mistrzów bardzo dużo na ten temat rozmawialiśmy i kolejny dowód na to i podkreślenie, że to jest tak ważne. No Ale czasami jest takie zmęczenie. Wręcz zajeżdżamy się, używając swojego nazewnictwa, swojej branży i wtedy, no wiesz, no, wszystko przeszkadza. Czy dbasz o swój odpoczynek, o swoją regenerację? A jeżeli tak, to w jaki sposób, żeby właśnie... Nie dopuścić do takiej utraty przyjemności z tego, co robisz. Dokładnie tak. Trzeba się liczyć, że na Dakarze, na Dakarze jest to takie, że wszystko zaczyna na ciebie spływać. To też się miesza. Problemy techniczne, troszeczkę połączenie tego, że coś nie wyjdzie nawigacyjnie, delikatna kutnia z pilotem, to wszystko. Też trzeba się liczyć, że tak jest. My jak wracamy do biwaku, zazwyczaj jest tak, że nie myślimy o tym, czy ja w jaki sposób odpocząć, gdzie, co, tylko po prostu padamy, rozkładamy się i, i, i do jutra. Mm -hmm. <laughs> Więc y, na pewno, ale to jest bardzo ważne, żeby mieć tą systematykę, mieć schemat, tak samo jak wstajemy rano. My razem z tatą i z wujkiem jesteśmy jak tak naprawdę y, pas, y, w, nie wiem jak to nazwać, ale taka troszeczkę maszyna chodząca po kamperze. Mamy stację, umywalka, śniadanie, prysznic. i Po prostu idziemy od stacji do stacji, wszystko jest bardzo synchronicznie, żeby nie tracić czasu. Jak najmniej właśnie bardzo szanować ten czas na Dakarze. To nazywa się rutyną, prawda? Którą mamy swoją tak, e, sportową tak, tak. i każdy ma swoją indywidualną. Chociaż Wiele jest podobieństw. Czy tą rutynę startową wypracowałeś albo wypracowaliście wspólnie, czy ona tak po prostu wyszła w miarę naturalnie? Nie, to jest też coś, co, co przygotowałem. Ja kilka, to już bardziej było kilka tygodni przed rajdem. Rozpisałem sobie wszystkie rzeczy, które muszę robić przed, po. To było też przygotowanie samochodu, żeby zrobić to przed rajdem, żeby o jak najmniejszej ilości rzeczy na tym rajdzie myśleć. To było przygotowane przed. Wiesz co, no muszę zadać to pytanie, bo wiesz, Proszę. szkoła, y, y, zawody, no teraz będą bardzo intensywne. Y, y, te rozkładanie techniczne samochodu, o którym mówisz, mhm. że nawet łączacie sobie zegarek. Teraz y, przygotowanie właśnie i opracowanie chociażby swojej rutyny. Czy ty masz czas dla siebie, jakiś wolny, dla przyjaciół, znajomych, y, dziewczyny? Inaczej, no, też się liczyłem z tym, że jak robię coś na. Jak chcę coś naprawdę robić, coś naprawdę kocham, robię to na 100%. Mhm. Oczywiście mam to takie zaplecze socjalne, mam myślę, że mogę powiedzieć, że mam kilku bardzo dobrych przyjaciół, też odnajduję się w takich rzeczach, ale jednak większość swojego czasu próbuję spędzić na tym sporcie. To jest coś, na czym chcę się skupić teraz. Może będzie kiedyś więcej czasu, jeśli na to zdecyduję, na takie inne rzeczy, może jakieś imprezy. Coś takiego, ale bardziej teraz jednak się skupiam na tym sporcie i myślę, że jestem z tego dumny na ten moment, bo to jest coś, co, co chcę robić. Nie przeszkadza mi to. No tak, ale wciągnęło cię to, można powiedzieć, w całości w 100%. A ja znów wracam do tej, wiesz, dobrego równowagi w naszym życiu prywatnym i zawodowym, prawda? Bo ona jest ważne. Ja sam byłem w tym samym momencie życia co ty, i dla mnie nic poza sportem, igrzyskami olimpijskimi mistrzostwami. I przygotowaniami do kolejnych żeglarskich regat się nie liczyło, ale bardzo dobrze wiem, jak to jest istotne. I chociażby ci przyjaciele, którzy, no właśnie, czy ty masz tych swoich kilku przyjaciół, którzy wywodzą się ze sportu, motosportu? czy zupełnie są z innego świata? Myślę, że mogę powiedzieć, że mam z dużej ilości dziedzin. Mam przyjaciół ze szkoły, mam też bardzo dobrych przyjaciół, którzy wywodzą się z tego motorsportu. co też bardzo pomaga, bo jednak to jest coś, co zawsze Cię wspiera. Bardzo mnie wspierali podczas Dakaru, też do tej drogi do Dakaru. To, to też muszę zawdzięczyć im, bo nie pozwolili mi się poddać. Ja też zawsze motywowało mnie to, że tyle osób we mnie uwierzyło, tyle osób we mnie, można powiedzieć, zainwestowało swój czas, swoją wiarę, że. Nie mogę ich w tym momencie zawieść, może nie zawieść, ale było dla, by, byłoby to dla mnie rzeczą troszeczkę nieprzyjemną, jeśli faktycznie zawaliłbym to nie swoim zaangażowaniem. Więc staram się też do tego podejść siebie od drugiej strony i to też działa w tym momencie, gdzie jesteś naprawdę zmęczony na Dakarze, że to już nie chodzi nawet o ciebie, ale chodzi o to w osoby, w które w ciebie uwierzyły, żeby jednak nie, nie powiedzieć im a, bo po prostu nie miałem czasu. Czy zdarza Ci się, że masz słabszy dzień? Tak, zdarza się, że ma słabszy dzień i gdzieś słyszałem też taką y, bardzo dobry cytat, że przygotowania do sportu jest 30% gdzie czujesz się y, bardzo źle, 30% gdzie czujesz się źle, 30% gdzie czujesz się dobrze. Jak ten balans jest zachowany podczas treningów, myślę, że dajesz dobrą robotę i mam nadzieję, próbuję do tego balansu dążyć. No bardzo analitycznie podchodzisz do tego, <laughs> co, co widzę, że się przykłada także na sukces i nie zmieniaj tego, jeżeli ci z tym dobrze. No ale Właśnie, no nie zawsze mamy tą, tą dobrą atmosferę. Czasami wracamy nawet z tak zmęczeni i z niepowodzeniem, że warto mieć w kimś oparcie. I teraz o to zapytam: czy masz to oparcie w rodzinie przede wszystkim, w przyjaciołach, może kimś bliskim jeszcze? Gdzie szukasz tego, tej, 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 tej dobrej, chociażby jednego dobrego słowa w takich momentach? Myślę, że, że na pewno to jest nieodłączną rzeczą sukcesu. Takie, takie tak. rzeczy też na pewno będą, najwięcej będzie upadków, z których trzeba się podnieść i muszę, myślę, to najbardziej zawdzięczam swojej rodzinie, która zawsze była za mną. Cieszę się i bardzo jestem za to wdzięczny, że zawsze mnie wspierali i nie pozwolili mi się poddać, więc hmm. ja myślę, że to, to jest też bardzo duża część sukcesu. A z jakimś swoim problemem pójdziesz do kogoś ze swoich znajomych? Tak, myślę, że, że właśnie ja jestem w mniejszej grupie osób, ale w tych bliskich relacjach. Bardzo bardzo sobie cenię osoby, które, z którymi mam bardzo bliskie relacje. Myślę, że nie, nie wiem, czy nawet byłbym w stanie wymienić, jeśli chodzi o, o problemu, ale myślę, że ja mam oparcie i też inne osoby mają oparcie we mnie, bo, bo staram się też jak najbardziej wesprzeć innych. Fantastycznie. Bardzo się cieszę, co ja powiedziałeś, też. bo to jest dwie strony zazwyczaj Dokładnie. działa, prawda? Ja myślę, że lepiej właśnie myśleć o tym, żeby próbować wspierać innych, bo to wtedy zadziała w drugą stronę niż próbować wziąć innych, żeby wesprzeć siebie. Ja mam taką teorię i obserwację, że to jest taka dobra energia, którą kreujemy i ona kiedyś wróci do nas. Jeszcze Dokładnie. nie wiem kiedy, ale wróci. Czy współpracujesz z kimś, z jakimś ekspertem, z jakimś profesjonalistą, który także potrafi ci pomóc, żeby wzmocnić Twoją motywację, koncentrację, dać sobie radę z jakimś problemem? Mam na myśli psychologa, psychologa sportu. Dokładnie tak. Pracuję. Myślę, że przez ten większy okres czasu przeszłem przez bardzo dużą, szeroką. Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu dużo osób próbowałem z różnych dziedzin sportu iść po wsparcie do nich. Pracuję też z osobą, która tak samo mnie trenuje to jest firma Olsz Motorsport. Też wspiera bardzo młodych kierowców. To jest bardziej skupione na motorsporcie, ale mam też kilka osób, z którymi pracuję, żeby tą głowę troszeczkę przed tym rajdem poukładać. i Myślę, że to potem owocuje. Okej, okay. a czy oni także ci pomagają? Czy tam są psychologowie na pokładzie? Tak, jest. Okay. Nawet ze dwóch. Nawet <noise> po drodze, tak. I ty z dwoma współpracujesz, czy jednego sobie wybrałeś, z którym możesz, nie wiem, w każdym Myśl... tygodniu, w każdym miesiącu, z jaką częstotliwością, jeżeli tak jest, masz z nim kontakt? Mam jedną taką osobę, myślę, że ona bardzo dobrze o tym wie, że, że tam jest i blisko z nią pracuje. To też jest osoba, która bardzo dużo miłości dobrych sportowców trenuje. Nie, nie, nie zdradzę kogo, ale, ale to jest osoba, do której zawsze mogę w tych ciężkich momentach, jeśli mm -hmm. chodzi o sport, też zapytać się, co zrobić, bo takie momenty są czasami i myślę, że to bardzo pomaga, bo to potem się przekłada. Czy do takiej osoby, do takiego eksperta przychodzisz z problemem danym już, jak on nastąpi, czy działacie, że tak powiem, profilaktycznie do przodu, żeby cię po prostu wzmacniać? Nie, ja bardziej właśnie z tej pracy wynika, że ja na przykład po takim rajdzie, jak teraz, robię sobie listę rzeczy, z których ja bym chciał pracować nad sobą. Tych rzeczy jest bardzo dużo i po każdym rajdzie robi się ich coraz więcej. Staram się nadrabiać to, żeby nie było ich więcej niż mniej. I to są rzeczy, w których ja wiem, że jest czas, w których ja wiem, że jest ta mądrość do sportu i po kolei chcę je niwelować, i właśnie dzięki pomocy eksporta jak psycholog można to po, po kolei poukładać i, i wtedy można jeść szybciej. Fantastyczną rzecz powiedziałeś. i ja teraz zwrócę się do kamery i posłuchajcie, co powiedział Erik. Możecie sobie nawet to przywinąć, a ja to podkreślę. On... Zwyciężył w rajdzie Dakar. I powiedział: Wróciłem z tego i wypisałem sobie listę tematów, które mogę jeszcze u siebie zmienić, a przede wszystkim wzmocnić. Voilà. To jest dobre podejście. Powiem szczerze, Dzięki. brawo, brawo dla Ciebie. Ale jest też dużo do poprawy. w tym. Super, super i o to właśnie chodzi. Bo nie tylko po przegranych, po niepowodzeniach wypisujemy taką listę, robimy, ale także po sukcesach. I to jest fantastyczne. Gratuluję Ci takiego podejścia. Keep on going. Dziękuję. Rozmawialiśmy o wzmacnianiu swojej głowy, siły mentalnej. A jak zdobywasz wiedzę i jak dobierasz temat odżywiania, twojej diety, diety sportowca, która także ma bardzo duże znaczenie. Sam podkreśluję, zanim wyszliśmy tutaj na... Na, z programem, że no bardzo dużo pijesz chociażby, prawda? Tak, tak. Myślę, że to jest też taką... Dieta jest bardzo ważna w sporcie. Odnosząc się do tej wody, to jest też rzecz, z której dużo żartuję, bo faktycznie nie wiem, dlaczego bardzo dużo piję. I to jest... Z rodziną się śmieję, że w takich wiadrach piję. Nie, nie. Ale to też jest dobra część regeneracji po treningu. Jestem też świadomy tej części. Bardzo jest dla mnie też ważna, żeby to odżywianie cały czas było, bo to jest coś, nazywam to paliwem dla ciebie, które po prostu ciebie poniesie dalej. Po sezonem ta dieta, pracuje z dietetykiem, który też bardzo pomaga. Nie zagłębiam się aż tak, co w tym jest, ale po prostu ufam mu, że robi dobrą robotę i dobrze mnie to przygotowuje. Tą dietę łączę z treningami fizycznymi, jak i, jak i właśnie mentalnymi. A jeśli chodzi o tą dietę na rajdzie, to jest coś, z którym też trzeba walczyć. Nie zawsze na tak długim i ciężkim rajdzie jest możliwość do dobrej diety. Mm. Więc opieram się wtedy, kiedy mogę, na przykład na owsiankach rano, coś, co, co jest bardzo ważne, żeby trzymało cię przez długi dzień, bo jednak nie masz czasu przez te 8 godzin. Tak naprawdę do momentu, gdzie wrócisz z biwaku, nie ma czasu jeść. To są, polegamy na jakichś batonach energetycznych, to nie są aż takie dobre rzeczy, ale to jest jedyne, co możemy mieć. A jeśli chodzi właśnie o ten powrót, to też uważam, że. Nie można sobie aż tak pocholować, Trzeba troszeczkę siebie nagrodzić. Ja zrobiłem sobie tydzień, jem co, chcę, a jem co chcę, ale już potem wracam i wróciłem już z powrotem mm -hmm. do tej diety, żeby przygotować się na następny Dakar. Myślę, że jesteś świadomy w temacie diety, diety sportowca. Masz informacji dosyć dużo? Myślę, to jest jedna z rzeczy, z których chcę poprawić na przyszły rok. Myślę, nie jestem aż tego tak świadom. Chciałbym troszeczkę więcej tego rozumieć. Mm -hmm. Rozumiem, jak to na ciebie wpływa. Myślę, że ma bardzo duży wpływ, ale to jest rzecz, w którą się zagłębię. Mhm. Czyli rozmawiacie o diecie ze swoim pilotem, z Rojolem? Yy, nie, nie mieliśmy okazji rozmawiać o diecie. Bardziej żartowaliśmy sobie, myślę, że, że podczas jazdy, ale on też wiem, że, że pracuje mocno nad tym. Też jest sportowcem. Okej, okay. no właśnie, bo wyobrażam sobie, jak to chociażby w jego przypadku, twoim również jest bardzo ważne, Utrzymywanie koncentracji na, na, na dłuższy czas. O tą koncentrację chciałem Ciebie zapytać, bo no, wiemy bardzo dobrze, że w sporcie ma to kolosalne znaczenie i przekłada się na wyniki. Słuchając swoich wcześniejszych wypowiedzi, zauważyłem, że Ty potrafisz wyłączyć wszystkie swoje dystraktory tak. wokół siebie. Telefon. Wyciszony, w ogóle zapominasz o tym. Tak. E, czy możesz powiedzieć, z czego to wynika, i kiedy doszedłeś do tego, żeby odłączyć się od świata zewnętrznego, mieć tą siłę w sobie, żeby odłączyć się i skupić tylko na sporcie? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ e, widzę, jak wielu sportowcom to przeszkadza. Ja wręcz jak byłem na Igrzyskach Olimpijskich, tych ostatnich w Tokio, mówię o letnich, tak. to tam wielu znakomitych sportowców polskich miało szansę na medal. I moim zdaniem jednym z elementów, czy tam czynników, które wpłynęło na brak tego medalu, było to, że cały czas się usprawiedliwiali, co tam nie poszło, jak tam było, a ten, tu i jeszcze czytają komentarze. Powiedz, jak ty to robisz? Myślę, że to cały czas liczy się do tego 80% głowa na Dakarze. Ja też, to jest rada od tych ekspertów, którą zasiągnąłem też od innych sportowców żeby jedną rzeczą na przykład dystraktorów jak telefon, żeby takie rzeczy odłączyć też w tej strefie bliskich przygotowań do rajdu, czyli te można powiedzieć 3, 4 nawet troszeczkę więcej tygodni przed rajdem, ja już zaczynałem się od samego tego telefonu wyłączać, bo to jest czas, w którym naprawdę trzeba się skupić i trzeba wszystko przemyśleć, żeby dobrze poukładać to sobie w głowie. Na Dakarze ja zakładam, że nie będzie czasu myśleć trzeźwo, tam jesteś bardzo zmęczony i staram się jak najwięcej rzeczy przemyśleć przed rajdem, scenariusze, które mogą się zdarzyć, które się zdarzyły na tym Dakarze, żeby troszeczkę to poukładać. I tak samo na Dakarze był taki moment, gdzie ja po prostu tego telefonu nie używałem. Jedna z rzeczy to jest to, że nie chciałem. Chciałem to w ogóle odłożyć, zamknąć się, myśleć tylko o rajdzie, bo na to musisz cały swój czas wykorzystać. Jedno to było to, że w ogóle nie było internetu, więc chociaż jak bardzo chciałem nie było szans. A, a trzecie to było to, że, <noise> że jednak nie ma na to czasu. Ty wpadasz, jesteś tak zmęczony, że chcesz poukładać sobie tylko to, co potrzebujesz na następny dzień i nie ma w ogóle czasu na, na nic innego. I to jest piękne w Dakarze, że ty przez 14 dni nie wiesz, która jest godzina, nie wiesz, który jest dzień tygodnia, odłączasz się, myślisz tylko, który odcinek rajdu i co zrobić na następnym. To jest piękne w Dakarze. Tu odłączasz się w prosty sposób, włączając telefon, a ciekaw jestem, czy uczestniczysz w życiu, w obszarach życia, które bezpośrednio Ciebie nie dotyczą. Mam na myśli, nie wiem, polityki, gospodarki, nie wiem, afer i rozstań i powrotów gwiazd telewizyjnych. Żyjesz takimi rzeczami, czy raczej tak, że to trzymasz na dystans? Myślę, że to jest jedna z rzeczy, których jak nie muszę jeszcze o tym wiedzieć, czy mam na dystans. Nigdy mi to nie pomogło i myślę, że aż tak nie pomoże w wygraniu Dakaru. A próbowałem wszystko do tego porównać i to jest myślę, że jedna z rzeczy, którą polecam innym osobom. Ja lubię się szczególnie przed rajdem odciąć od takich rzeczy, które Cię mocno wciągają i mocno jakby zmieniają Twoją rzeczywistość. Zauważyłem na przykład, dla mnie to są seriale. Ja tych seriali może jeden w życiu oglądałem, po czym stwierdziłem, że to jest za bardzo zmienia Twoje uczucia i zmienia to, o czym Ty myślisz. Tak samo z tym telefonem, jednak to jest coś, co. Jak ty powinieneś być skupiony, coś cię rozśmieszy, to jest zmienianie takiej rzeczywistości. Myślę, że mówię to też z obszarnego, bo są yy, obszarnego momentu, bo są takie chwile w życiu, gdzie potrzebujesz takich rzeczy, ale ja staram nad, nad, nad sobą pracować, żeby takie rzeczy wyłączyć, żeby tylko się skupić na tym, co jest ważne, żeby, żeby ten Dakar wygrać. Czy ja znów mogę zobaczyć Twój dowód osobisty, bo ja muszę sprawdzić, ile ty masz lat. <laughs> <Nie, śmiech> mówię jakby miał 30-40 lat. No, ale to... To, to z takim doświadczeniem. Tutaj walisz, Erik, że to po prostu jestem pod wrażeniem. Od kogo ty się tego nauczyłeś? Myślę, że to na pewno nauczyłem się tego od dużej ilości sportowców, od mojego taty, od mojej rodziny, z którego najwięcej nauczyłem się jazdy, ale to jest coś, co ja próbowałem znaleźć jakiś swój sposób, żeby jednak na hmm. tym dakaże się skupić. Ja też mówię o tym bardzo pozytywnie, chciałbym zachęcić innych osób do robienia tego samego. Nie mówię, że ja jestem w tym idealny, bo ja też bardzo dużo tych błędów popełniam, czasami mhm. jednak trzeba się oderwać, nie jest aż tak kolorowo i idealnie, ale staram się być jak najlepszą wersją. No, dobre podejście, chociaż mówię, to nie, nie tak łatwo przychodzi. Ja sam widziałem też po sobie, ile jest pokus, ile jest od tych odciągnięć, ile czasami, wiesz, no, człowiek nie robi rzeczy tylko bazując tak. na swoim rozsądku. Z tego, co powiedziałeś przed chwilą, wychwyciłem jedną bardzo ważną rzecz, która w sporcie bardzo się przydaje, a mianowicie wizualizacja. Ty powie powiedziałeś już kilka razy, że przed rajdem, Zamknąłeś oczy i wizualizowałeś sobie różne sytuacje, scenariusze wręcz opracowywałeś, co może się wydarzyć. Czy to polega na tym, że ty znajdujesz tą chwilę sam ze sobą, żeby zamknąć oczy i pomyśleć, i wręcz wystartować, przejechać ten cały etap, i wyobrazić sobie, co się może wydarzyć. To na tym polega taka wizualizacja w swojej głowie. Myślę, że tak. Testowałem też dużo stref tej wizualizacji. Były momenty, na przykład jak w driftingowych mistrzostwach Polski, gdzie ta trasa jest krótka. Możesz całą ją tak naprawdę zwizualizować i rzeczy, które, które się staną, mogą się stać, ale Dakar jest na tyle długi, że nie możesz go starego zwizualizować. Dlatego rzecz, którą ja przetestowałem na tym Dakarze i myślę, że też mogę ją polecić, bo to działa, to jest tak troszeczkę walczenie z siebie, z sobą, tą wizualizacją, próbowaniem, Próbowaniu przekonać się w czymś, co ciężkie jest uwierzenie, że jest możliwe, ale faktycznie przekonywanie się. Ja tak próbowałem wyobrazić sobie, jak zasypiałem, że, że wygrałem ten Dakar. Za każdym razem, jak zasypiałem na tym obozie, ja przekonywałem się, że jest to możliwe. Wyobrażałem sobie siebie z tym Beduinem na pierwszym miejscu. Nie mówię, że to jest jedyną rzeczą, którą yy, tych scenariuszy mogło być dużo, ale myślę, że takie przekonywanie się. Pomagać Ci w momentach, w którym próbujesz w to nie wierzyć. Mm -hmm. Czyli jak jest naprawdę trudno, jak myślisz, że przegrałeś od odcinek, myślisz, że straciłeś bardzo dużo, spróbuj się przekonać, że i faktycznie widziałeś to, że jesteś z tym Beduinem tam i że to jest możliwe. Jak to jest możliwe, to ciśnie gaz i, i jeszcze o to walcz. Nie zawsze to działa, ale to jest dobry sposób. Wizualizacja siebie na podium z zwycięską nagrodą przed wielu specjalistów, ekspertów, Pozwala, jest tak tłumaczona, że pozwala zbudować pewność siebie. Ja natomiast jestem wielkim fanem metody zaczerpniętej od czterokrotnego złotego medalisty olimpijskiego w Grzeglercy, który mówił Paul Epstrom. Odszedł już na wierzchną wachtę i on zawsze mówił. Think through things before they happen. Czyli przeżyj sytuacje, które mogą się wydarzyć, ale jeszcze zanim się wydarzą. Ja często przed zejściem na wodę siadam na brzegu i wyobrażam sobie cały wyścig. Zajmuje mi to raptem kilka, kilkanaście minut, ale ja później płynąc... Mówię sobie, no jakbyś tutaj był, jakiś déjà vu. A ja po prostu już w swojej wyobraźni to przeżyłem i wiem, jak na daną sytuację zareagować. Myślę, że tutaj nawiązuje to do tego, o czym ty przed chwilą wspominałeś. Są te dwa, dwa rodzaje wizualizowania siebie: budowujące pewność siebie oraz przygotowujące nas na różne sytuacje, także te ciężkie, prawda? Dokładnie, myślę, że idealnie pan to ułożył w słowa. Pamiętaj, przeszliśmy na ty. Kurczę, przepraszam, idealnie ułożyłeś to słowo. Super, fajnie. Powiedz mi, czy patrzysz na rywali, czy śledzisz ich, co robią, yy, znasz ich dobrze, ale przede wszystkim, czy podglądasz ich pod kątem tego, co możesz od nich skopiować albo znaleźć jakąś ich słabość? Dokładnie tak. Myślę, że przed Dakarem było to patrzenie na tych największych kierowców, co oni robią. To było od momentu pytania się, co oni myślą w sytuacjach, oglądania ich wywiadów, jakby ich perspektywy. Oglądasz ich wywiady? Przysłuchujesz się ich tak, wypowiedziom? Muszę powiedzieć, że z różnych dziedzin sportu faktycznie próbuję zaczerpnąć tych, tych, tych wywiadów. Nawet wczoraj bardzo mocno wciągnąłem się w... Na imię Ma Conor McGregor, to mhm, jest tak. y, y, sportowiec z, z Irlandii, z tego co wiem, chyba mistrz świata w, w boksie. Po prostu wciągnąłem się chyba ze dwie godziny, oglądałem jego wywiady, bo bardzo mocno do mnie docierały. I on, według mnie, ma dobrą perspektywę. Nie łączy się to z mortosportem, ale jest to rzecz, w którą, y, która mnie naprawdę zmotywowała, i myślę, że też jest ważne, żeby zaczerpywać tej motywacji i żeby przemyśliwać te rzeczy, które mogą się mhm. stać. Podoba mi się, że to, co powiedziałeś przed chwilą. Ja także wychowałem się na Michael Jordanie, Iwanu Lendl i, i to byli zawodnicy, z których książki czytałem i patrzyłem, co mogę od nich wyciągnąć. I powiem szczerze, wiele później przeniosłem do swojego sportu. To, to na pewno się pomaga. Wspominałeś o driftingu. To jest zupełnie inny rodzaj motosportu. Dlaczego? Skąd? I czy to Ci pomaga w takim starcie w rajdzie Dakar? Myślę, że pomaga na pewno. Drifting, historia driftingu zaczęła się tak, że zawsze mieliśmy z tatą marzenie, żeby driftować samochodem. Było to coś naprawdę fajnego z tych jeszcze filmów szybkich i wściekłych. Zawsze to się we mnie budowało. I tak naprawdę. Drift był prezentem na dzień taty dla mojego taty. Wyjechałem na pokaz kilka miesięcy wcześniej, uczyłem się driftu, żeby wyjechać na ten pokaz. Tata był na trybunie i akurat prezent chodź, wsiadaj, przejedziemy się razem, będziemy driftować, co jest w ogóle magiczne. Potem przy tych pokazach kaskaderskich w Energy Energylandii coraz bardziej jeździliśmy, jeździliśmy i pomyśleliśmy, okej, okay, może spróbujmy wystartować w zawodach. W drugim sezonie udało mi się w tym roku, w zeszłym roku, już w 2022 zdobyć driftingowego mistrza Polski, co jest dla mnie wielkim sukcesem. To jest rzecz, która, o którą też bardzo walczyłem. Przepraszam, od razu zapytam prawo tak. jazdy? Nie ma potrzeby posiadania prawa jazdy do tego? W driftingu jeszcze driftingu? nie. Nie, w okay. torach zamkniętych to jest piękne, że tego prawa okay. jazdy jeszcze nie potrzebujesz, więc zrobiłem to, co mogłem, ale bardzo się przenosi ta dyscyplina na, na offroad i z powrotem ten offroad na drift, bo to jest wyczucie samochodu. Mm -hmm. Jednak jak w drifcie jedziesz samochodem 180 na godzinę, nawet dochodzi do takiej prędkości, gdzie już zaczynasz driftować, to jest według mnie bardzo duże i bardzo emocjonujące, bym powiedział. Trochę jest straszne, ale przekłada się to też na offroad. Wyczucie samochodu, troszeczkę znanie tych granicy. Tak samo jak na pokazach kaskaderskich jeździmy samochodami na dwóch kołach jako trik na kaskaderce. Bardzo to też się przekłada w off-roadzie, bo to jest wyczucie, w którym momencie samochód się przewróci. Mhm. I bardzo mi to pomogło na Dakarze, bo były momenty, gdzie po prostu jechaliśmy na dwóch kołach. No ciekawe, że wspominasz o sportach uzupełniających, chociaż tu akurat mówimy też o motorsporcie. Czy jakieś inne sporty, dyscypliny sportu, nie wiem, spinaczka, basen, gra w tenisa, nie wiem co, lekkoatletyka mogłaby Ci pomóc albo pomaga Tobie? w przygotowaniu do ścigania się na Dakarze albo właśnie w zawodach, w rajdach. Nie, to nie są rajdy. Co to są? To są rajdy, to dokładnie. To są rajdy rajdy. Driftingowe? Tak? A nie, drift drifting? to jest po prostu Wyścig. drifting, wyścigi Wyścig. driftingowe. Oh, no, można dobrze. to tak ująć. Na pewno z tego, co widziałem też od innych sportowców, dobrze jest mieć dyscyplinę, w której jesteś Pasjonatom, jak mhm. jeżdżenie, które jest bardzo wymagające fizycznie, ale jednak nie skupia się tylko na koncie pod kątem przygotowania fizycznego. Dlatego dążę do tego, żeby mieć też drugą pasję i drugą rzecz, która. Jednak nie skupia się tylko na tym przygotowaniu fizycznym. Ja bardzo lubię wioślarstwo, ja robię to totalnie amatorsko, ale to też jest bardzo dobre dla kierowców, jeśli chodzi o pozycje i o mięśnie, które musisz przygotować. Ale są też takie rzeczy, które, jak na przykład nie wspinaczka, ale takie bieganie po górach, chodzenie po górach, które ja bardzo lubię i też wykorzystuję jako przygotowanie do Dakaru, a dążę do tego, że mieć jedną dyscyplinę czysto fizyczną, w której będę brał udział w zawodach, która popcha mnie dalej właśnie pod tym kątem przygotowania fizycznego. Rozumiem, że do górnie nie masz daleko, bo na południu Polski mieszkacie, tak? Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że mój akcent aż tak nie, nie, nie przychodzi. Żartuję oczywiście, ale tak na południu, na południu Polski, w okolicach Krakowa, Małopolska. Okej, okay, fajnie. Chciałem jeszcze Cię zapytać o stres. Stres w sporcie wiemy bardzo dobrze, jaką odgrywa rolę. To widać chociażby teraz śledziłem Australian Open i widziałem, jak niektórych po prostu stres pożera. No i oczywiście tym samym przeciwnik go pożera i tak. wypluwa. E, powiedz, jak ten stres był i pre, przede wszystkim związany z presją przed ostatnim etapem w Dakarze. E, musiałeś atakować. E, czy w takich momentach się denerwujesz? Jak sobie dajesz radę ze stresem? Myślę, że ten stres zawsze jest. Próbujemy go minimalizować, ale według mnie on zawsze będzie. Możesz go użyć jako rzecz, która cię zahamuje albo rzecz, która cię popcha i sprawi, że jesteś bardziej yy, precyzyjny i bardziej yy, po prostu jak jesteś przestraszony, to dajesz sobie wszystko, żeby nie popełnić tego błędu. Ja troszeczkę do tego podchodzę. Ten ostatni yy, przedostatni dzień na Dakarze był dla mnie kluczowy. Bo to był moment, w którym zdecydowaliśmy, OK, wyrzucamy wszystkie części zapasowe, tak. wyrzucamy wszystkie narzędzia z mojego samochodu i przechodzimy w tryb atak, czyli dajemy wszystko, co możemy. To też była mądra decyzja, nie była aż tak ryzykowna, bo od pierwszego miejsca do czwartego miejsca była godzina zapasu. Ja miałem tylko 7 minut straty, więc nawet jakbym stracił 40 minut, co zakłada się przy urwaniu koła, nadal zostałbym na tym podium. Więc miałem ten margines do ataku. Wtedy też, za co jestem bardzo wdzięczny, pomógł mi mój tata i mój wujek, mhm. bo ja miałem najbliżej do pierwszego miejsca. To też ustaliliśmy przed rajdem, kto będzie najbliżej, ten atakuje. I dlatego w ten dzień oni wzięli moje części, wzięli moje narzędzia, jechali za mną, startowali za mną, chociaż dzień poprzedni przejechali przede mną, spóźnili się na start. Po prostu ja miałem uczucie, że mam wsparcie za sobą, mogę dać siebie wszystko, jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie, no to, to była dobra próba i, i dowozimy drugie, co jest też dla mnie fenomenalnym wynikiem, żeby być na podium na Dakarze. Więc to była bardzo ważna decyzja, której nie żałuję w ogóle. Pięknie to wszędzie mówisz, wygraliśmy. I nie masz na tak. myśli tutaj, wiem, tylko swojego pilota, ale także i właśnie cały zespół. No bo to chociażby, co przed chwilą powiedziałeś, tłumaczy to. Oczywiście. No fajnie. Ale wrócę do tego stresu, ponieważ no, wielu on się udziela. Czy masz jakiś sposób na to, żeby opanować swoją, swoje emocje, zejść tą trochę adrenaliną, szczególnie kiedy ci coś podskoczy, bo nie wiem, właśnie masz awarię samochodu, albo no, po prostu przed samym startem. Ciśnienie w krwi podskakuje. Co w takich momentach robisz? Czego się nauczyłeś? Jaką masz metodę? Oczywiście. Ja myślę, że wcześniej to przygotowanie bazuje na przemyśleniu tego, w jakich sytuacjach powinieneś się stresować, w jakich nie. Nie można tego zawsze przemyśleć. Ten stres jednak jest nie do kontrolowania. Jedną z metod, którą ja, ja zastosowałem, jest to metoda przed samym startem oddychania. Są bardzo dużo różnych metod. Wszystkie według mnie działają bardzo podobnie na internecie byle, by kontrolować swój oddech, który bardzo też myślę według mnie redukuje ten stres, ale by mieć czysty cel na to, co chcesz zrobić. Czyli na przykład przed startem do tego drugiego odcinka ja zmieniłem całkowicie swoje nastawienie do rajdów. Ja wiedziałem, że muszę dać siebie wszystko. Mogę wziąć troszeczkę więcej tego ryzyka, mhm. mam na to margines i po to na to zdecydowałem, ale jednak zawsze musisz myśleć o tym marginesie, żeby wszystko było bezpiecznie. I to też starałem troszeczkę ten stres opanować. W drifcie jednak to jest troszeczkę trudniejsze, bo ten start i tak naprawdę przejazd driftu ma 40 sekund, co jest można powiedzieć porównanie sprintu do maratonu. I też tam są inne metody, bo tam musisz się napompować bardzo przed startem, musisz być bardzo szybki, bardzo już przygotowany przed samym momentem puszczenia gazu, gdzie na dakarze, musisz być zrelaksowany i musisz trzymać to zrelaksowanie przez duży okres czasu. Mhm. Czyli ćwiczenie oddechowe, o którym wspominasz, ma jakąś, to jest jakaś konkretna metoda. Tak, ja na przykład testowałem dużo, jedyną, którą używałem na Dakarze, to było 4, 4 razy 4, mhm. czyli 4 sekundy wdechu, 4 sekundy trzymasz, 4 sekundy wydechu, 4 sekundy trzymasz. Robisz to około 2-3 minuty przed startem. Próbowałem to robić. To polecił też mój trener. To jest też jedna z rzeczy, która nie, nie, nie sprawi, że stracisz cały stres, ale pomaga. Tak. Próbowałem, ale robiłem się bardzo czerwony, więc <laughs> sprzedaję na metodę 3 6 3 3-1-6-6. Okay. To jest 3 sekundy wdechu, mhm. na jeden zatrzymuję i 6 sekund wydech. I znów 3, 1, 6. Świetnie, spróbuję. Fantastyczne. Polecam, chociaż jeżeli sprawdza ci się 4, 4, 4, 4, to 4 razy 4, to, to iść tą drogą. Fajnie. Powiedz, jak pogodzić sport ze szkołą? Szczerze? Moje ulubione pytanie. Jest na pewno ciekawie. Jest to też metoda priorytetyzowania, powiedziałbym. Szkoła jest dla mnie bardzo ważna, jak mówiłem, też prowadzę swoją firmę, troszeczkę patrzę pod kątem tej przyszłości, bo jednak motorsport i większość sportów jest rzeczą, na którą musisz zarobić. Na którą jednak musisz być przygotowany. I to jest rzecz, którą możesz robić dla przyjemności. Ale też lubię to zaplecze mieć, żeby jak coś się stanie, to, to, to mieć normalne życie. Myślę, że można to tak powiedzieć. Ale jest to też to przygotowanie. Może pan powtórzyć pytanie? Bo no, chodzi zap... o szkołę e, i sport. Wiesz, wiem, że chodzisz do szkoły międzynarodowej, prawda? Ale masz tam indywidualny tok nauczenia, czy musisz A. nadrabiać zaległości? Nie, oczywiście muszę nadrabiać zaległości, co też próbuję rozłożyć w czasie. Myślę, że na razie mi to wychodzi. Nadrabiam dużo przed rajdem, jak i po rajdzie. Rozkładam to sobie na gdzie muszę po prostu troszeczkę mocniej pracować. Udaje mi się to. Też jestem szczęśliwy, że chodzę do tej międzynarodowej szkoły, bo to jest jedna rzecz. My mamy wszystko po angielsku. Mm -hmm. Totalnie szkołę mam po angielsku, co też chciałem, żeby się tego języka nauczyć. To jest szkoła na miejscu czy online? W Krakowie, ona jest na miejscu. Mm -hmm. Ja do niej dojeżdżam, sporo jest dojazdu, ale jeździć lubię. Mm -hmm. ale... I to jest też rzecz, która otworzyła mi drzwi, na przykład jako posiadanie, nie posiadanie, ale pracowanie z angielskim pilotem, mm -hmm. co bardzo pomogło. Tak. Czy masz korki, korepetycje, żeby właśnie móc nadrobić takie zaległości, czy może szkoła ci w tym kogoś, kogoś jakby przydziela, kto tak. może ci pomóc? Szkoła myślę, że też jest bardzo, cieszę się, bo jest bardzo otwarta na sportowców pomaga mi. Ja też ze swojej strony mam pomoc jako korepetytorów. To jest jednak coś, co, co bardzo pomaga, jeśli tego nakładu jest dużo. Mhm. Jeśli jest możliwość, polecam to, bo faktycznie praca z kimś jeden na jeden jest bardzo pomocna, tak samo w szkole, jak i poza szkołą. No właśnie, tak, to dobrze. A jaka twoja przyszłość odnośnie nauki dalszej? Czy już wystarczy? całą to koniec? Bo w tym roku masz maturę. Czy masz już pomysł na siebie, co dalej, jeśli chodzi o edukację, dalszą? Szczerze, po tych kilku dniach Dakaru to była bardzo, może powiedzieć, debata w mojej głowie, bo to jest rzecz, to jest wybór przyszłości. Ja jednak zdecydowałem się, że idę na studia. Pójdę też nam o swoje wymarzone studia, mam nadzieję, jeśli się dostanę za granicę. Więc chciałbym to połączyć z rajdami. Chcę też te cztery lata potraktować jednak, żeby do tej szkoły iść, może troszeczkę tych znajomości za, yy, zaciągnąć. Ale dlatego też nie startuję w tegorocznym cyklu Mistrzostw Świata. Prowadzę pod mi jako Mistrz Świata, do Mistrza Świata. Niestety nie wezmę udziału w, w całym cyklu. Może zostawię sobie coś na przyszłość, ale za to będziemy brać w tym roku udział, będę chodził na studia i brał udział w driftingowych mistrzostwach Europy. Bardzo świadomie podejmujesz te decyzje. A jakie to są twoje ulubione studia? Możesz nam zdradzić? Jasne, to nie jest na polski, po, polski, po polsku tłumaczy się to jako hotelarstwo, mhm. to jest hospitality. Tak. Najlepsze, na najlepsze na świecie planuję iść, mam nadzieję, też stawiam sobie wysokie cele jak Dakar, więc, więc jak się uda, będzie bardzo dobrze. W żeglarstwie hospitality jest każdego dnia, że tak powiem, <noise> tak, no. jest to bardzo nam bliski temat. Okej, okay, fajnie, to trzymamy kciuki i za maturę i za, za dalszą edukację. Ale co z twoim życiem prywatnym? Masz czas w ogóle na takie trochę życie prywatne? Tak trochę zapytam, bo wiesz, bo to jak widać wszystko to, co mówiłeś, jest poukładane, bardzo profesjonalne i ten, ale tak, żeby mieć troszeczkę tej przestrzeni, takiej przyjemności, pójść do kina, zabrać już na randkę. Masz taką osobę, czy nie ma na to na razie przestrzeni? Czuję, że trzecie pytanie w tą stronę. No, ani, <grym> a nie rozumiem, no, na niego nie odpowiedziałeś. <grym> w tym momencie jednak Dakar był tak długi, że jeszcze yy, można powiedzieć. Nie spotkałem się z nikim po, po Dakarze. Mam takie plany. Zostawiłem sobie też troszeczkę na to przestrzeń po Dakarze. Myślę, że to jest bardzo ważne, też, żeby nie zwariować aż od tego sportu. Trzeba być bardzo skupionym, trzeba mieć czyste wizje, ale trzeba też normalnie troszeczkę żyć. Ja też staram się troszeczkę to. To y, poukładać. Może troszeczkę przesadziłem przed Dakarem z tym poukładaniem, no ale, ale jednak spełniłem swoje największe marzenie, z czego jestem dumny. Mam te największe marzenia już inne, więc idę, idę ten krok dalej. Ale Eryk, ty nie przesadziłeś? Powiem szczerze, ty to dowiozłeś, ty to zrobiłeś to, o czym teraz nam mówisz, i powiedziałeś mnóstwo bardzo cennych nam wskazówek, nam sportowców, bo my możemy także je od ciebie e, brać. Ja zawsze Dziękuję. myślałem, o jak mam na swoim koncie mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, mistrzostwo olimpijskie, to już od nikogo innego się nie nauczyłem, nie, niczego nie nauczę ciekawego, ale już od ciebie e, dwie notatki sobie zrobiłem, które wykorzystam może w przygotowaniach do, do, do regat. I to jest właśnie dobre podejście, bo tak samo jak Ty uczysz się od innych, i można uczyć się od innych, takim e, e, od ciebie. Zresztą taki był też pomysł od samego początku. Ja wiedziałem, że jak przyjdziesz tutaj, super, od razu po e, przecięciu linii mety odpisałeś mi, że przyjąłeś zaproszenie i właśnie o to chodzi. I super, bo miej świadomość, że inni sportowcy ciebie oglądają słuchają i to nie są tylko wyczynowcy, ale także i amatorzy, którzy mogą coś wziąć od siebie. Komu w sporcie kibicujesz? masz takich swoich, że tak powiem twoje ulubione dyscypliny sportu i wiesz, trzymasz za nie kciuki? Tak, jednak ja bardzo siedzę w tym motorsporcie. Myślę, że pod kątem tego najwyższej walki w motorsporcie zawsze trzymam kciuki za Polaków. Jest mhm. trochę we mnie takiego zapalonego patrioty, co też próbowałem pokazać na Dakarze, żeby jednak tego na przywieźć do, do Polski. Też bardzo dużej ilości sportowców kibicuje, jeśli chodzi o piłkę nożną, też pod kątem reprezentacji Polski. Myślę, że w motorsporcie, w tym gronie to jest taka osoba jak Kuba Przygoński, który też bardzo ten motorsport reprezentuje. Myślę, że też dobrze się znamy i na Dakarze sobie nawzajem pomagamy, więc to też jest bardzo fajne, że żyjemy jako kraj. W Akademii Mistrzów gościłem Rafała Sonika. Jeszcze tam, zanim tutaj spotkaliśmy się w kanale sportowym, i też pięknie napisał w dniu, kiedy stanąłeś na podium, odebrałeś Beduina. Jak się cieszył, prawda? No bo no, mówię, wszedłeś do tego wyjątkowego grona. Ilu jest to z trzech chyba polskich. Trzech, w Polsce, trzech Polaków, którzy, którzy przywieźli pierwsze miejsce. No właśnie, super, fantastycznie. Dlatego, nie no, z Rafałem też cieszę się z, z tej strony, bo to była osoba, która też mnie motywowała i troszeczkę wprowadzała mnie w ten Dakar, mm -hmm. byłem młody. To Fajnie. jest też ważna osoba w tym sukcesie. Widzę, że masz dużo pasji, dużo zaangażowania w tym, co, w to, co robisz, ale widzę, że też masz duże serce. Nawiązuję tutaj do. Naszych serc, które dzisiaj mamy ze sobą w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj Wośp gra. E, wiem, że wybiera się prosto z kanału sportowego do studia e, Wośpu, tak? Będzie Oczywiście. można Cię zobaczyć z Jurkiem razem? Oczywiście tak. O 18.40 będziemy wchodzić na antenę. Jest to też bardzo ważne spotkanie dla mnie, bo oddaję swój Dakarowy kombinezon. Hmm. Przywiozłem go w walizce prosto za Rabi, bo reszta rzeczy jeszcze jedzie promem, ale jest to kombinezon, w którym byłem na mecie, w którym w którym byłem na starcie i w którym wygrałem ten dakar. Jest też na licytacji na Allegro, do czego zachęcam. Jest To bardzo ważna dla mnie rzecz, ale też bardzo, bardzo chciałbym w tym roku komuś pomóc i mam nadzieję, że, że trafi do właściwej osoby. Będzie w ramce, jest śliczny, troszeczkę pobrudzony od smaru, nie dało się doprać, ale ma te ślady walki. To właśnie najlepiej jak jest brudny, jeszcze jak ma ten kurs z Dakaru, to mocno <laughs> się. Trochę w cena piasku podejść. w kieszeni jest. <laughs> no, fantastycznie, bardzo fajnie. To szczytny cel. Erek, bardzo Ci dziękuję. Ja Świetna dziękuję. rozmowa. Cieszę się, że tutaj do nas przyszedłeś. Wiele osób ogląda nas na żywo, wiele osób to obejrzy później. Naprawdę kawał dobrej roboty. Będziemy trzymać kciuki. Bardzo Wielkie dziękuję. Dziękuję, Dzień. dziękuję Dzień za serdecznie. A Wam również bardzo dziękuję za to, że jesteście teraz z nami albo będziecie to oglądać. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dodawajcie lajki, komentujcie. Mam też prośbę, żebyście zasugerowali. Jakiego kolejnego wyjątkowego sportowca, polskiego sportowca zaprosić do Akademii Mistrzów? Jestem gotowy na każdego. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.